Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale Pokémonów w Minecrafcie. Jest ze mną Kushi. Cześć, siema. Oraz Hikomikos. Cześć, Judy. Dzisiaj zaprezentujemy wam nasze nowe startery, pokażcie tutaj je. O, ja posiadam, jak widać, Bulbazaura, Kushi Charmandera. Hiko, o, wyskoczył. Wow, ktoś mnie atakuje, odrzuć. Natomiast Hiko ma Squirtla i dzisiaj zamierzamy spróbować przynajmniej pokazać wam mega ewolucję, ponieważ pojawił się nowy update, tak więc być może zobaczycie dzisiaj mega Charizarda, mega Bulbazaura, mega Venusaura i mega Blastoise'a, tak więc zapraszamy. No ile to będzie takie łatwe, chyba nie będzie takie łatwe zdobycie tych przedmiotów do mega ewolucji, ale spróbujemy. W ogóle chłopaki, to tak, Hikomikos ma Squirtla, widzę, na 13, Judy tutaj ma Bulbazaura na 10, ja mam Charmandera i przede wszystkim potrzebujemy czegoś takiego, co się nazywa klucz czegoś tam, dzisiaj administrator mi tłumaczył, o co tutaj chodzi, także musimy przede wszystkim teleportować się na Dragonicę. Najwyżej trochę najpierw potrenujemy, no bo ten Charizard tutaj mega Y wygląda dosyć groźnie. Dobra, rzucam mu wyzwanie, zobaczymy, który ma level w ogóle. 42. No to tak, no może da radę jakoś. Może da radę, kurczę, tylko nie wiem, na pewno nie tym Pokémonem, bo mój Charmander ma 15 level. Może smokescreena spróbuję rzucić, chociaż będzie gorzej widział. Kurczę, Fire Blitzem jednym ciosem mnie rozwalił. W ogóle świetne ujęcie kamery, mam na jakąś ścianę, nic nie widać, nie? Piątką się zmienia, F5. F5 można, ale nie, podczas walki nie może zmienić. A. No. A ja już nie mogę walczyć z Charizardem, widzę, bez w trakcie walki. A, bo ja z nim walczę? Mhm, tak, tak, tak. Kurde, ale nie mam dobrych tutaj kont na niego nawet. A dobra, masz... rozwali mi wszystkie Pokémony, muszę chyba uciec. Mhm. Nie mogę uciec, lol. To już po mnie. Musimy je bardziej wyekspić. Dobra, tak czy inaczej musimy iść ekspić, bo naprawdę mamy teraz za niskie levele, żeby w ogóle zmierzyć się tutaj z Charizardem, co nie? Mhm. To co, idziemy na nowo mnie znowu wyekspić, chłopaki? No spoko. No chyba musimy... tak. Musimy trochę poekspić, także chodźcie na spawn. Dobra, jesteśmy na Pokelastik z Hikomikosem, a Judy musiał się wrócić na spawn. Tak, ja poszedłem do nowowni tak na szybko, ale już wchodzę. W gorącej wodzie kąpany. Dobra. Kurczę. Pokelastia! Przybywam. Okej, okay. A dobra, widzę was, okej. Okay. Dobra, chłopaki, dawajcie, idziemy ekspić. Najwyższy czas tutaj wbijać levela na naszych poksach. W ogóle co jest za dziewczyna? Arista. Aha, bo ona ma info na temat liderów, tutaj w ogóle można też odznaki zdobywać, ale myślę, że tym się zajmiemy później, w późniejszych odcinkach. Na razie jesteśmy zbyt lamerami. Leszcz, tak? Ranga tak, leszcz. No właśnie, ranga leszcz, to jest nasza ranga, także. A później zostaniemy ogrodnikiem! No kurczę, to jest moje marzenie w tej grze. Dobra, nie wiem gdzie pójść. Tu jest gym, o! O, także to jest to miejsce, gdzie jeszcze nie mamy wstępu, bo jesteśmy za słabi. O! Kto prowadzi? Dawajcie za mną może. Okay. Dobra. Pójdziemy gdzieś na pewno z dala od miasta. W ogóle jakoś wolniej mi się biega, nie wiem. Albo mi się w budwę nie wcisnęło dobrze. Idą tam chłopaki, idą, Hiko za mną. Coś się dzieje. Laga dostałeś? Tak, laga właśnie takiego. Widziałem, że tak w ścianę wszedłeś. W ścianę, no. Dobra, lecimy. Wiemy, chłopacy, gdzie tu są jakieś dzikie Pokémony, kurcze. Ja nie widzę za bardzo ich. O, czekaj, coś w końcu. O, Girafarik. Znalazłem Girafarik. Mightyena znalazłem. O, każdy z was coś znalazł, dobra. A jak Iglybuffa na 11, to w sam raz do ekspienia. A ja sobie też powalczę moim Ampharosem, którego troszeczkę ekspiłem. No to każdy z nas ekspi w takim razie. Judy walczy z... Z Mightyeną. Mightyeną, tak jak tutaj widzimy. Ja uciekam od tego Girafariga, bo on ma za duży poziom. Growlite'a zniszczę, bo mam Hikomikos gdzieś tam już poszedł sobie w tą górę wielką. Gdzie jest ten Iglybuff? Przez nim wszystko pokebolki, chciałbym zabrać przedmiot, tak? Dobra, włącza się walka. Growlite. Ciekawe Pokémony tutaj występują. No, na każdym świecie są jakby trochę inne, co nie? Mhm. Dobyłem 0 paczek Pokémon i mogę kliknąć weź wszystko. No to ja to samo. Ale dużo, co nie? Ale fajnie dodali te paczki, one wyglądają jak karty Pokémon trochę, takie boosterki. Rzeczywiście trochę fajny ten update, bo w ogóle to jest nowa wersja Pixelmona, tego moda jest teraz na serwerze zainstalowana.
Dobra, Puciana Walnęta. Wszystkie Pokémony są szybsze niż ja, nie mogę trafić. A czy ty walisz? No, chcę tym. Pokébolem rzucić, żeby w niego trafić. Aha. Aha, nie możesz w ogóle zacząć walki? Dobra, już zacząłem. Udało się, nareszcie. Wodna broń! O, i spotkałem Girafariga. O, ja mam tego Growlithe'a, co go wcześniej widzieliście. Mhm. Na razie właśnie był tutaj tak większość takich Pokémonów piesełów, Mighty, na Pouchie, na... i w końcu jakaś żyrafa się trafiła. No bo to jest taki w sumie bez motywu przewodniego taki pierwszy świat, taki po prostu najprostszy jakby, co nie? Mhm. Także tutaj są chyba takie Pokémony przypominające po prostu zwierzęta, mi się wydaje, albo takie zwykłe, nie? Kurde, nie mogę uciec z walki. Nie spodziewałem się, że ten Girafarig taki silny. No, no, na 40 level chyba, co? No, 49. 49, dlatego nie walczyłem. Kawał byka. Uciekaj! Dawaj, dawaj! Nie może uciec, jakim cudem? No nie, stracę wszystkie. Mieszu, zostało niewiele do levela. Jedny Magikarp na koniec został mi. Czemu masz w ogóle cukierka na głowie? Właśnie, ja się też tak zastanawiam, dlaczego Hiko tak chodzi z tym cukierkiem, ale myślałem, że to nie może jakiś taki nowy skin, a to, nie, ja to się nie odzywam. A możesz go zdjąć czy coś? Ty? Może nowa moda. Kurczę, hej, dzieci, hej dzieci, mam cukierki. Wujek Hiko rozdaje cukierki dzieciom. Nie, uważajcie na takich wujków Hikomikosów. Dobra, nie bierzemy cukierków od nieznajomych. Chyba, że jest to Hikomikos, to może być. Ej, dobra. A dobra, w końcu zjadłem tego steka, próbowałem go zjeść 3 razy i coś nie udawało się. O, też muszę zjeść coś, bo zaraz umrę. Ale jak jesteśmy VIP-ami, to chyba mamy jakąś komendę w ogóle na jedzenie i tak dalej, także to nie ma się co tym przejmować, tylko trzeba sobie tą komendę obczaić, jaka jest, co nie? Mhm. Dobra, rozwalę tego typną. A może ja biorę udział w tej licytacji, bo coś wcisnąłem. A bez kitu, może dlatego. Może chodzi o tą licytację, gdzie cukierki płaci. Ale wątpię, bo od początku jak się zalogowałeś, to miałeś to na głowie, no nie? O, tutaj Judy będzie miał ewolucję, kurczę, Magikarpia. Będzie Magikarp teraz w Gyaradosa? O, będzie. No, dobra. Zobaczymy, ale wielki się robi, co to jest? Uuu, to było dobre. Wow. Także fajnie, że tutaj Gyarados ewoluował, gratulacje dla Judiego. A dziękuję, dziękuję. W końcu jakiś wyrośnięty Pokémon w moim teamie. No kurczę, ten to jest kawał wielkoluda. Nie poszliście w ogóle. Ale pięknie wygląda, naprawdę poprawił grafikę w tej najnowszej wersji, nie? Jest fenomenalny ten nowy Gyarados. Epicki. Ja właśnie szukam tutaj jakichś takich w miarę jest normalnych poziomów. Może być. Jak się ucieka z pojedynku, to gdzie ten Pokémon się pojawia? Znika? Nie wiem. Dobra, 41 poziom powinno być w sam raz. Wszystko. No, spoko, spoko idzie. Szybciej jak wejdzie. Cios krytyczny, żółte życie. Kurczę. Dobra, udało się. To 300 expa. Ale jeszcze nie mam levela, kurczę. Wow, fajnie wygląda jak nagle się widzi szybującego Brawierego. Ja w ogóle poszedłem trochę w tę lewą stronę i widzę, że jest inny biom. Ej, w ogóle jak będę miał Charizarda, to będę mógł latać. Końcu. A no właśnie. Tak, że musisz sobie też jakieś latające Pokémony złapać. Mm-hmm. Ja mam Staramy, więc jak coś to nie będzie problemu. O kurde, ale spodem gdzie tam wlazłeś? Poczekaj. Doszedł na pustynię tam. No ja jestem właśnie tutaj w okolicach pustyni, bo wiesz, na pustyni to są akurat dobre Pokémony dla treningu Ivysaura. Aha, dlatego tutaj poszedłeś. Tak. Widziałem cię gdzieś szybciej. W kontali, ale poszedłeś gdzieś. Dobra, biję tego Gravelera, 34 poziom. Tam raz do mojego ekspienia. Aron nawet, no nieźle. O kurde, a mnie walną. Na Arona by było dobrze w sumie dla mnie, bo ja mam ognistego, co nie? Mhm. Kurczę, Magnitude mnie rozwalił. Nie taki słaby ten Aron, myślałem, że walka z nim będzie taka prosta. Ej, wbiłem w końcu 33 level, dobra. Będzie ewolucja? Tak, jest ewolucja i w końcu... Dobra, wciąż to dziwnie wygląda. Ponieważ Venusaur rośnie we mnie prawie. Masakra, ale dobra, wow. Olbrzymi... Wow, jest w końcu. Mam Venusaura. Nie jest tak wielki jak Gyarados. Czekaj, jestem tutaj... w ogóle przy Slajterze, czekaj, będę się cofał tam w okolicach tego biomu. Też byłeś przy pustyni, tak?
Tak, właśnie wchodziłem za tobą, ale chyba to byłeś ty. Może to był ktoś inny. Ja wpadłem w szarą dziurę. Może się do ciebie teleportuję. Jak masz? UD Make Fun? UD Make Fun YT. Dobra, gdzie ten? O, widzę Kofinga, widzę Riolu, jesteś pomiędzy, okej. Okay. Tak, tak, ja sobie tutaj walczę. Znalazłem akurat go. Dobra, widzę więc... was. Dobra, kolejny Pokémon do walki. Atak z powietrza nadchodzi. Ło, ale kusi prawie gwiazd. Gdzie ty jest? Gwiazd na chatę. Dobra, Hikomikos, widzę, że bierz tutaj te Pokémony ziemne. A gdzie jest Yudi? O, jest Yudi. Ja też jestem tutaj, też. Cześć, dobra, złażę z Pokémona Charizard, wracaj do Pokébola. Kurczę, ziemne Pokémony, sens też fajny. Dużo fajnych Pokémonów, ale kurczę. Może jakiegoś kamiennego bym wziął na tego Charizarda, bo w sumie kamienny też pokonuje ogniste, co nie? Mhm, no kamienne to jeszcze będą 4 razy super efektywne na niego, więc... No właśnie, to, już to mogłem tego Gravelera złapać. To jest jakiś Graveler 31, go sobie złapię po prostu. Tyle, tak będzie najlepiej. To żeby się nie wysadził Sandless Tractem, to by było też no właśnie. One taką mają niestety tendencję smutną. Czerwone życie idealnie mu zostało. Dobra, rzucam go ultrabolem. Dobra, zarąbiście już tego Blastoise'a wyekspiłem. 36 poziom. No jesteśmy już prawie gotowi za mega ewolucję. Zaraz ewoluujesz Blastoise'a? Dobra, już mam Gravelera. No. Mam Gravelera, jest dobrze. Wszyscy mogą pochwalić tutaj Pokemonami. Wielki Venusaur. Który większy, okay. Venusaur czy Blastoise? Jesteście chłopaki. Czekaj. O, ej, walka nam łączyło. Ej, a czekaj, da się? Wszyscy zobaczymy. Mamy formy starterów? O tak! No zobaczcie, UD i jego Venusaur. Przygniósł go! Jest, Hikomikos. O, wow. Twój Blast, to sobie walczycie, tak? Nie. Mój Venusaur upadł pod Blastoise'em. Trochę żeśmy poekspili chłopaki. Mhm. Ja bym jeszcze chyba trochę tego Gravelera wyekspił, także jeszcze trochę poekspimy. I co, idziemy z powrotem na tą, jak to się nazywało, smokownia? Co to było? Albo... Dragowice? Coś no, takiego, jakoś nie? Tak. Mhm. Zaraz musimy sobie sprawdzić, jak to się nazywało i wbijamy tam jeszcze raz walczyć z naszym Charizardem Mega Y. Dokładnie. Ej, a wiecie, że Mega możecie wiecie, że możecie też jeździć na innych Pokemonach? Tak? No co ty? Zobacz, Hikomikos, patrz na mnie. Jestem za tobą. Czekaj. Pa. Pa, jak to, jeżdżę na... To ty jest... nie. Jeszcze na Gravelerze. Ale jak ty to robisz? Czekaj, nie widzę. Zobacz. To by się... Co ty mu robisz? Pomocno. Jeszcze na Gravelerze. Ej, to dziwnie wygląda. Co żeś nacisnął? Prawym przyciskiem go nacisnąłem i jeżdżę na nim. A to musisz mieć pustą rękę. Tak, musisz mieć pustą rękę. Patrz, ja nie mogę na swoim Ampharosie. Bo i na wszystkich Pokemonach można, ale patrz jak się go zobaczymy, na Venusaurze powinno się dać. Dawaj, na Venusaura wskakuj. Już. Czekaj. O, ej, dobra. Kurczę, wszyscy jeździmy. Dawajcie takie wyścigi robimy. Ej, dobra, gdzie? Chłopaki, stójcie. Patrzcie. Dobra, musimy... Chodźcie tutaj na to przejście dla pieszych, widzicie? No. I to będzie nasza meta. Dawajcie się ścigamy dookoła. Dawajcie się ścigamy dookoła. Czekaj, nie w tą stronę. W tamtą stronę. W tą stronę. Którą? To. Tylko poczekajcie, 3-4, dobra? Okej. 3-4. Ej, no jak mnie przeskoczył? Jak się skoczył szybciej. No nie, ej, będę blokował. Przeskoczył. Wy mnie popychacie, wiecie. A ja naprawdę szybko, dobra, dawaj. Słuchajcie, nie mogę was dogonić. O, nie, wpadłem do wody, nie, jest ej, chyba będę pierwszy. Wpadłem z trasy. O, dobra, wyskoczyłem. Jestem, jo. Ten Venusaur jest szybki, nie wydaje się, ale jest. Kurde. O, no, nie mogę, zobaczcie na nóżki mojego Gravelera, jak on biegnie, nie? Kurde, jak nogami tutaj zabija, nie? Mistrzostwo świata, ta animacja to jest po prostu coś pięknego. Ten Venusaur naprawdę jest szybki, on jest chyba najszybszym tutaj z tych starterów. Czekaj, Judy, dawaj biegnij i spróbuj się dogonić moim Gravelerem. Dobra. Zobaczymy, że jesteś taki szybki. Uciekaj. Dobra, o, szybko. Przekonamy się. Mój Blastoise się nie mieści w tych drzwiach. Kurde, nie mogę cię dogonić. Teraz. No mówiłem ci, ten Venusaur niepozorny, ale szybki. No nie. Dobra, chyba starczy tych wyścigów, co? Dobra, chodź. Ciekawe, co sobie ludzie myślą. Pani się w berka? Idziemy na wymieniarki, co? Tak. A raz zobaczymy dwa golemy. U mnie jeden Graveler zniknął po prostu. Kurde, nie widać mojej ewolucji. Raz ten Kushiego ewoluuje. Ej, event będzie za 2 minuty. Idziemy na event? No. Mhm. Dobra, tylko najpierw się wymieniamy z powrotem. Dobra, ej, byłoby z odmian. Patrz, jaki golem.
Ej, co ja wcisnąłem? Jaką ma twarz! Patrzcie na jego głowę z boku! O, masakra! On jest przerażający! Zobaczcie, jak on wygląda, kurczę! Dobra! Masakra! Nie wiem, się... Dobra, jestem gotowy. Brakuje mu któregoś chromosomu chyba, nie? Dobra, wymiana. Oddawaj mojego golema. A twój nie wolował! No nie wolował? Czemu jest dalej zwykłym gravelerem? Nie wiem. Jakieś oszustwa! O, co się dzieje z nim? Ej! Ej, wszedł na głowę, zobaczmy co robi. Kushi ewoluuje! Włożyłem mu głowę Kushi. W dupę. Kushi. Co ewoluuje Kushi? W mega Kushiego. Kurde, jest golem. O nie. Ej, on cię zabija? Czemu on mnie bije tutaj? Zadaje mi obrażenia, patrzcie. On cię kopie nogą, zobacz. O, niewielny. O, masakra. Brat jest Pokebola golem. Nie, nie robimy takich rzeczy tutaj. Ej, zostało 50 sekund do eventu. Dawajcie, wpisujemy graj. Co wpisujemy? Graj. Hashtag graj. Ukośnik graj, co nie? I wbijam event wtedy. A to jest... O, masakra. To takie, co się robi, te włączy, rzeczy. Włączyłem jakieś wszystkie mapy i nie włączyć, nie? Ło, co tu jest? Event rozpocznie się za 30 ciemno. Sekund. I co my tu będziemy robić? Przechodzić na prawo lub lewo, zależy od tego, jak będzie pytanie. XM się mapę włącza jak coś, dopiero to no, no, ale co, mamy gdzieś lecieć? Ej, szybko wytłumaczcie. To patrz, są, pola, Judy, są pola zielone i czerwone. No. Dokładnie. I jest Zabaj. Jakieś pytanie i... No. I wiesz, musisz odpowiedzieć. Okej. Okay. Pokémon jest duży, czy tam nie wiem, wiesz o co chodzi. No rozumiem, jak rozumiem, dobra. Jak stajesz na zielonym, jak nie to na czerwonym. I ta podłoga się zapada po chwili. I ci, co źle odpowiedzieli, umierają, bo tam spalają. O kurde, to jak raz się źle odpowie, to koniec. No. Ojejku. Dobre są takie eventy. Pierwsze pytanie. Dobra, jak będzie pierwsze pytanie, tylko dawajcie sobie podpowiadamy, co nie? No. Ty czytasz. My we trzech przejdziemy. Dobra, ja czytam na głos. Teraz będzie pierwsze pytanie. Czy ktoś pokonał pradawnego Mew, tak czy nie? Nie wiem? Tak? Wiadomo, nie tak. Wiem! Nie! Ja nie wiedziałem już! Co, gdzie? Daliście radę przejść? Wpadłem do nie. Tylko Mikos odpada, gdzie jest Judy? Też. Też o, odpadłem! Gdzie ty jesteś? Wpadliśmy na pierwszym pytaniu? Śmietanka no. Polskiego YouTube'a pokemonowego. Odpadli na pierwszy. O nie. Czy ktoś... Ale... Co to w ogóle jest pradawny Mew? Co to jest pradawny Mew? No właśnie, o którego chodziło? O tego Ancient Mew, czy co? Może to jest tylko na pierwszym serwerze, albo coś, nie wiem. Też nie wiem. Bo pradawny Mew to była taka karta w Pokémonach na pierwszym filmie, dokładnie. Jako promo, nie? No tak, dokładnie. Tak. Dobra, teraz... dawajcie na Spawna. Nie. Odpadliśmy ostro. To dobry event, nie ma co. Dobra, ja już tutaj jestem, Foxy ale... Znaczy, czy jest jakiś mega Pokémon tutaj? To nie ma nikogo. Kurde, nic nie ma. Nie? O, jest Charizard. Aj, dobra, ja sobie zmieniam na mojego Ampharosa. To co, kto z nim walczy teraz? Ja próbuję. Czy... Ja próbuję. No, widzę was. Wywołał sobie. Aj, on ma 55 level, jest silniejszy niż myślałem. No to chłopie. Kurde, dobra, Power Jam próbuję. To w międzyczasie ja bym sobie wzmocnił... No, on mnie na hita rozwalił! Nie dobra. Wierzę. Bo jeszcze działa, wiesz, on wywołuje słońce, przez co jego ciosy są potężniejsze, no to ja już przegrałem. Wszystkie ciosy ogniste są mocniejsze wtedy, co nie? Tak, tak. Wiesz co, ja w międzyczasie sobie pójdę do centrum Pokémon. Ale sparaliżowałem go, jest jakaś szansa, że może... Ej, biję go troszeczkę, ma połowę życia. O nie, uderzył mnie kolejny raz, ale przeżyłem. Ej, możliwe, że wygram. No trzymam kciuki za ciebie. O nie, Flareon kolejny, kurczę. Gyarados, ale on nie jest zbyt wyekspiony. Ma ten Kotakla i splasza, o nie. A ten paraliż może mi uratuje życie. Nie, znowu źle. O. Venusaur. Ej, jakbym tak spróbował Lichseeda. Pomoże mi uratować życie. Proszę, tylko traf. On jest paraliżowany. Tak, zasadziłem tak? nasiona. Ej, ja to wygram chyba. Masz szansę. Tak, on ma już końcówkę życia dosłownie. To jest już wygrana moja. I to zobaczyć, co tam się dzieje. F10 już. Podglądasz. Wygrałeś. Jest wygrany, tak. Charizard jest... został pokonany. Twój Venusaur zrobił 2000. Wgrywasz walkę, 34 level. Pada. Ale nic nie mam. Czemu nic? Gratulacje. Ej, dostałem! Znalazłeś Keystone! Jak chcesz go użyć? Chcę go użyć i... Czy ja dostałem ten... A ja mam dla ciebie przedmiot, Judy! Nie rób nic jeszcze. Poczekaj. A kurde, zostawiłem to na spawnie. Dobra, muszę... Bo miałem przedmiot jeszcze. Nie wiem, czy my mamy go może po prostu... Nie mam go w ekwipunku, może go po prostu dostałem i tyle. Ja mam dla ciebie... Teraz... Mam dla was kamienie ewolucji, chłopaki, bo dostałem, zaraz wam dam je. Dostałem teraz je od starego mistrza tego, kurcze... pustelnika. Teraz go spróbujesz zmierzyć. Ojejku. Spotkałem pustelnika w Pokelasty, podarował mi to wszystko. Dobra, idę po to do centrum Pokémon.
Ej, kto tutaj tak tucze? Ej, tu się pojawił Mega Charizard X! Czyli to, ej, teraz my z nim walczymy? Ej, właśnie, teraz to zawalczę zaraz, tylko czekaj, Judy, ja mam dla ciebie prezent. Mhm. Wow. Patrz. Judy, wręczam ci Venusaurid. A dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dostałeś? Ej. Tak, czekaj, czy dostałem go? Ej, nie wyświetla Niko, weź się odsuń, bo zabierzesz tej Judiemu. Czekaj, ja właśnie dostałeś go? No właśnie, tak. Zabrałeś mu. Niko, kradziej. Oddaję. Jak się oddaję? Rzucasz po prostu poza ekwipunek jakby. Rzuć we mnie. O, ojcze. No chyba nie tak. Dziękuję. Ej, dobra, no i teraz... Dla ciebie, Niko, też coś mam. Dostajesz Blastocynid. Proszę. Okay. Rzuciłem ci. Dziękuję. Dobra, teraz musimy pokonać jeszcze tego bossa, żeby dostać ten cały klucz, co nie? Także teraz ja rzucam mu wyzwanie może. Ej, jakaś kinia tu wbiła. Tutaj dwóch się tutaj... A nie, to jest level setny, ale to jest kini tej, aha. Ej, ja też mogę walczyć tutaj na spokojnie. Boją Faros, nie, Pokémon jest Charizardem, nie mogę na razie. Ja walczę w ogóle. Ty walczysz? O, no to dobrze. A tak. A, dobrze, z Mega Charizardem walczę. Dobra, wchodzę Stone Edge'em. O kurde, a mnie rozwalił mocno, ma 65 level. 65? Nagle. To już jest trochę przesada. Ale z tą Edge'em zabrałem prawie całe życie jednym hitem, także nie jest źle. Wow. No nie jest źle. To tam coś napala, tak? Co to tutaj rzuca tymi pokebolami? To ja tymi. Dobra. To jest odgłos pokeboli. Tak, nie, tak. Czy tutaj ta kinia rzuca Charizardo, tak ciągle. Rzucę z tą Edge'a. Nie może trafić. Charizard wchodzi i siedzi w ziemi. Go. Kurde, uniknął ataku mojego. A zostało mu czerwone życie. MG, chyba przegram. No nie, Shadow Clue mnie rozwalił do końca. To teraz tak, ma czerwone życie, 65 poziom, a ja mam tylko tak, Snivy'ego na 16, Litwicka na 33 i Charizarda na 36, także wybieram mojego Charizarda. Teraz epicka walka, mój Charizard kontra Mega Charizard. Uff. Kurczę. Smok na smoka jest super efektywny, co nie? Tak. A Mega X jest smokiem, co nie? Mhm, tak. Ten drugi jest smokiem, zobaczysz. Nie, X jest smokiem, Y ma te same typy co zwykły Charizard. Jak X jest smokiem, to ja mam tego Dragon Rage'em, będzie super efektywność. Znaczy Dragon Rage zawsze 40 bije. O nie, to... ale super efektywność też jest chyba, co nie? Znaczy nie, to jest cios, który zawsze zabiera tyle samo do końca. Pokonało niezależnie. Pokonało mnie tak czy inaczej, bo on był pierwszy. Tak? Przegrałem. Ej, znalazłem Keystone'a, mimo że przegrałem. O. I kliknę. Ja nie mogę na razie walczyć. Ej, wiem gdzie on jest. Macie go w ekwipunku jakby. Jak wejdziecie w E, to macie po lewej na dole, tam gdzie macie pieniądze, 0. A, widzę rzeczywiście, macie dobra. Macie tego Keystone'a. Jest tak. cały Charizard. Mhm. Nie, czekaj. Jak to nie jest tak, że, a to nie jest tak, że dajemy ten Blastonitite'a Blastoise'owi? Jak chcesz go użyć, kurde, nie wiem co. Właśnie, a tak, trzeba dać Blastoise'owi. Dobra, trzeba dać ten przedmiot do Mega Ewolucji Pokémonowi. No tak, ale jak się go potem... Dopiero w walce może mega ewoluować tak jakby. Walko w walce, także... Dobra, aha. Dawaj, Judy, wyzywam cię na walkę. Dobra, dawaj. I zobaczymy, okay. Co się stanie. Zobaczymy, czy możemy zrobić mega ewolucję. Akceptuję. Okej. Okay. Kurde, mam złe ujęcie kamery, dawaj. Walcz, jest mega ewolucja. Czekaj, bo muszę inne ujęcie kamery mieć. Dawaj, dobra, ja też właśnie mam takie słabe bardzo ujęcie. Gdzie ty masz tego Charizarda? Uciec z walki, czy jak? Tak, kliknij ucieknij z walki. Aha, dobra. Bitwa zakończyła się remisem. Dawaj gdzieś, kurczę, gdzie będzie więcej miejsca. Może na środek jakoś? No, może jakoś tak tutaj. On zaczął mi walić dzwony. Oj, nie ma walki. Odrzucimy walkę przypadkiem, to jeszcze raz. Akceptuj. Dobra, o, teraz jakoś to wygląda. Co się dzieje. Tak, mniej więcej. Tylko mega ewolucja. Jest mega ewolucja. Mnie to samo, tylko ja nie widzę swojego Venusaura. No, zniknął gdzieś. Jest tu ten dinozaur. Dawaj jeszcze raz, uciekamy znowu. Dobra, jeszcze raz. Kurczę, szkoda, że małe problemy mamy. To wyciągnę jeszcze raz. Dobra. A bo ten Charizard skoczył na dinozaura, dlatego. Aha. Jesteście za blisko. Gdzie jest mój Charizard? Teraz mój... Czekaj, jakoś... Teraz nawet mam dobry obraz kamery, znaczy ja siedzę jakby w dinozaurze, że teraz Charizarda nie ma. Dobra, w ogóle chodźmy gdzieś indziej. Dobra. Chodźmy w ogóle na spawnie sobie zróbmy tą walkę. Mhm. Tutaj przed tym TP może gdzieś. Dobra. Na pasach. Tutaj na pewno będzie dobry widok.
Będziesz po jednej stronie pasów, ja po drugiej. Ja. A potem się ścigamy znowu na golemie. Tak. Dobra, wyzywam się. Czekaj. Czemu nie? Spróbuj rzucić we mnie, może teraz to zadziała. Za twojego Pokemona, wiesz? Mhm. Wtedy jakoś od razu dawało walki. Kurde, coś tu gra ninja rzuca. Dawaj, wystaw Pokemona. Czekaj, no. Ja rzucę w twojego. O, jest w końcu. Dobra, i teraz widać oba Pokemony. Nie, zniknął jeden. Znowu Venusaur siedzi we mnie. No. A widzisz mojego czarnego. Ale mogę troszeczkę w USAD przestawiać, ale twój Charizard tak, czarny. Widzę go. Dobra. Dobra, to możemy walczyć. Dobra. Mega ewolucja. Też mega ewolucję dałem. Mogę walnąć Flame Burstem, ale to bez sensu, także dam Dragon Rage. Dam liczby. Oczekiwanie. Dobra. Dobra, będzie. Patrzcie, mega ewolucja robię. Ej, ale faza. Zrobisz mega ewolucję. Będzie mega Venusaur. Wow, jaki rozgłos! Co za uderzenie, szkoda, perdemo. Teraz ja robię mega ewolucję. Dragon Rage. Ej, gdzie jest moja mega ewolucja? Gdzie jest moja mega ewolucja? To nie jest twój Charizard? To nie jest mój Charizard nawet. O masakra. Ten Charizard też siedzi jakby w kuszy. Ten Charizard też jest we mnie, kurde. A to wiesz, to jest dobre hasło takie promocyjne. Charizard jest we mnie, ta moc. Charizard we mnie? Nie, to nie jest dobre hasło promocyjne. Starałem się to troszkę lepiej zinterpretować. Wybuch, jest. Jest mega Charizard, mam mega ewolucję. Teraz w ogóle wygląda strasznie. Chyba wygram z tym shiny mega Charizardem, ale jajca. Jak trafi, dobra, wow. Trafił. Oberwał, wygrałem. Wow. I co? Co wyleciało? Zaraz z zobaczę, jaka jest nagroda. Oprócz 3800 expa. Zero Pokeboli. Zero Pokeboli wygrałem za pokonanie legendarnego bossa. OMG. Ale to i tak było epickie, bo to był shiny mega Charizard, nie? Ja sobie jeszcze raz walczę z tym Charizardem. Ej, no ten Charizard to teraz dla mnie to nie jest problem. Po dwóch atakach pokonany. Kurczę, powiem wam, też że fajnie było mieć takiego shiny mega Charizarda, żeby móc na nim latać na co dzień cały czas, no nie? No jasne, tylko w walce. Wygląda. To by było takie epickie. W ogóle można przez dziurę przejść. Jak tam, Śligomikos, twoje starania o bransoletkę do mega ewolucji? Coraz gorzej. Nie wiem, czy wiesz, ale my już mamy oczywiście. Judy, choć się pochwalimy tutaj do kamery. Kurczę, poradnik, jak wkurzyć Hiko. Ale my już mamy. Obaj. Nawet nie mogę. Nie. W ogóle co jest w tej dziurze? Jak tam Hiko idzie walka? Kiepsko. Teraz ma 120 poziom i nie mogę. Bo ty masz 26 poziom golema, weź sobie wzmocnij go trochę. Który ma poziom on w ogóle? Ten twój, ten Charizard, ten mega Charizard, który ma poziom? Ja się mówił, że 126. 120. Jak możemy mieć 120? No bo masz silnego według tego, Blastoise'a. Kurde. Ale jaja. Dobra, zobaczmy tę walkę. Na żywo. Patrz, nawet nie mogę trafić. O, dobra obrażenia. Explosion. Teraz Blastoise chociaż czymkolwiek, żeby trafił. Jakimkolwiek atakiem, który ma największą szansę trafienia, co nie? Wygrałeś. O! O, Water Gun szedł. Widzisz? Udało się. Hikomikos, zdobyłeś bransoletkę. Załóż ją. Weź wszystko. Załóż, ja cię wyzwię i zobaczymy. O, widać cię. Masz w końcu. No czekaj, to lecieć będzie wyzwanie. W końcu masz. Nie, tylko najpierw ty musisz wystawić Hiko. Bo wtedy nie będzie grać tego Poka. Najpierw ty wystawasz Poka, Blastoise'a. Teraz Judy cię wyzywa. Ale jak wyzywasz, to rzuć od razu w Blastoise'a. Bola. I mega ewolucja. Zanim wystawisz Pokemona, Judy. Ale jak? O, jest, dobra. Nareszcie. Dobra. Nareszcie. No, tylko musisz go walnąć czymś, bo... Wybiłem, dam double edge'a. O kurde, olbrzymi. Te armaty w ogóle, ja nigdy nie przyglądałem mu się tak. Te armaty są epickie na rękach. Mhm.
Dobra, słuchajcie kochani, dzisiaj już kończymy ten materiał. Jak widzicie, jesteśmy tutaj z naszymi starterami z regionu Kanto, czyli Charizard, Venusaur, Blastoise. No i czekajcie na kolejny materiał, w którym zapewne będzie się działo równie dużo jak dzisiaj. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, wbijcie do Kushiego, zobaczyć jego perspektywę, do Hikomikosa. I zapraszamy do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!